Kolejny punkt, proszę Państwa, to jest punkt 3.1.6. Rozdysponowanie środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2013. I tak w paragrafie pierwszym przenosi kwotę 3890 pod nazwą komunikacja z mieszkańcami na zadanie opracowanie wydania informatora promującego Pal Solaj przez z Z Centrum Sztuki Współczesnej Solaj. Koniec. Są otwieramy dyskusję. Sula. Radny Grocej. Tak, no po pierwsze ten projekt uchwały powinien być na komisji opiniowany przez Komisję do Spraw Informacji. To jest raz. Dwa, co to jest za 4800? Skąd ta kwota jest? Bo ja po prostu nie wiem. Czy to jest rezerwa? Co to są za pieniądze? Nie, to jest załoczyna. Czy to jest koniec pytań? Czy to jest koniec pytań? Tak. Jeżeli jest koniec pytań, to odpowiadam. Kwota to pozostała po przetargu. Wobec tego musiała, że tak powiem, ulec zagospodarowaniu w formie rzeczywistej. Poproszę jeszcze odpowiedź na pierwsze pytanie, na drugie pytanie, na pierwsze? Na pierwsze pytanie nie za bardzo rozumiem, dlaczego by Komisja Informacji miała to opiniować. Nie za bardzo i nie za bardzo, że tak powiem, no, ale w czasie, tutaj... chwileczkę, nie skończyłem, proszę mi pozwolić dokończyć. Nie za bardzo, że tak powiem, w tym czasie, który był, nawet gdyby chciała Komisja, to nie było przewidzianego spotkania. Chociaż nie za bardzo rozumiem, dlaczego miałaby to opiniować, ale to jest inna sprawa. No to proszę przeczytać. Komunikacja z mieszkańcami dzielnicy. To jest akurat nie zakres Komisji do Spraw Informacji. Ale w swoim zakresie komisja nie ma czegoś. Nie ma takiego czegoś. Proszę przeglądać na swój, że tak powiem, szczegółowy zakres. No, w tym momencie, bo... Ona ma... Znaczy, nie chcę prowadzić polemiki. Ja odpowiedziałem na to, ja rozumiem, że można się nie zgodzić z moją, że tak powiem, moim stanowiskiem. Jest to, akurat w tej chwili odpowiadam bez konsultacji z zarządem, jest to moja osobista opinia. Wobec tego proszę to traktować jako moją opinię, a nie opinię zarządu. I odpowiadam. Czy są jeszcze jakieś inne głosy w dyskusji? Jeżeli nie, to poddaję zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały 9.6 w brzmieniu też? Dziękuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Stwierdzam, uchwała została przyjęta.